Pedro Regis Anguera Brazylia, orędzie Matki Bożej, Królowej Pokoju, przekazane w dniu 15 października 2024 roku. Matka Boża zwraca się do nas kolejny raz, mówiąc: Drogie dzieci, kochajcie prawdę i starajcie się pozostać na drodze, którą wam wskazałam. Nie chcę was zobowiązywać, ale słuchajcie mnie, uciekajcie od nowości, które ludzie będą ogłaszać i pozostańcie wierni naukom mojego Jezusa i jego prawdziwego Kościoła. Bądźcie uważni, abyście nie zostali zwiedzeni. Jesteście stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Nie pozwólcie, aby skarby Boga, które są w was, zostały wyrzucone. W Bogu nie ma półprawdy. Módlcie się, przyjmijcie Ewangelię mojego Jezusa, bo tylko w ten sposób możecie osiągnąć pokój. Bądźcie posłuszni, a poprowadzę was do nieba. Naprzód będę się za was modlić do mojego Jezusa. To jest orędzie, które wam dziś przekazuję w imieniu Przenajświętszej Trójcy. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami kolejny raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.